Zapowiadany zaledwie przed kilkoma dniami przetarg na kupno wałbrzyskiej palmiarni odbył się i tak jak przewidywano, do przetargu przystąpiła gmina Wałbrzych. Władze miasta wielokrotnie wspominały o chęci zakupu jednej z najpiękniejszych oaz roślinności w Polsce. Do tej pory nie było to możliwe z powodu zbyt wysokiej kwoty, na jaką była wyceniana palmiarnia. Teraz stało się to faktem. Gmina wygrała przetarg, a podpisanie aktu notarialnego nastąpi w przeciągu miesiąca. Odbył się przetarg na sprzedaż palmiarni, który należał do Agencji Nieruchomości Rolnej. Gmina Wałbrzych wygrała ten przetarg. Cena ostatecznie wyniosła blisko 2,5 miliona złotych, czyli 90% jej ceny wywoławczej. Mamy zabezpieczoną pierwszą ratę na zakup tej nieruchomości, to jest 900 tysięcy złotych. Gmina jednak chce jeszcze obniżyć koszty zakupu i będzie wnioskowała do Agencji Nieruchomości Rolnych o obniżenie ceny sprzedaży do 50% z kwoty przetargowej z uwagi na jej zabytkowy charakter. Z uwagi na zabytkowy charakter tego obiektu będzie starała się o obniżenie ceny o połowę. Również o rozłożenie płatności na raty. W tegorocznym budżecie jest zabezpieczone środki na zakup tej nieruchomości. Z uwagi na to, że udało się uzyskać zwolnienie z opłaty z Agencji Nieruchomości Rolnej. Obiekt już po jego przejęciu przez miasto miałby być oddany pod opiekę przedsiębiorstwa Zamku Książ, który również podlega pod gminę. Prezydent podkreśla, że to bardzo ważny moment. Ratujemy palmiarnię, bo to był ostatni moment, kiedy można było zabezpieczyć palmiarnię przed niszczeniem. Dlatego, że przejmujemy ten obiekt w trudnym stanie i będzie wymagał on ogromnego wysiłku, by doprowadzić go do dawnego blasku, ale przede wszystkim środki na jego modernizację będziemy poszukiwać na zewnątrz. Prezes Zamku Książ już teraz zapowiedział, że przyszłoroczne Święto Kwiatów, które tradycyjnie odbywa się na zamkowym terenie, również odbywać się będzie na terenie palmiarni.